16:30. Nie wiemy, czy pogoda była przyczyną zderzenia dwóch samochodów w Łomży, ale faktem jest, że korek na Alei Legionów w okolicy skrzyżowania z ulicą Krzykowskiego jest gigantyczny. A jeśli chodzi o pogodę, to po południu jeszcze od 4 do 6 stopni, ale w nocy już rozpogodzenie i spadek temperatury do 1, a nawet 3 stopni poniżej zera. Słaby wiatr z północy.